Halo, dzień dobry, witam was z powrotem na moim kanale w kolejnym vlogu z serii Summer Diaries. Mamy dziś sobotę, a jutro z samego rana jadę z moimi przyjaciółkami do Krakowa i do Energylandii. Znowu zorganizowałyśmy ten wyjazd bardzo spontanicznie, bo jakoś tydzień temu. Mega się cieszę, bo w Energylandii ostatni raz byłam jakieś 3-4 lata temu, więc trochę się tam pozmieniało, a ja uwielbiam rollercoastery, więc nie mogę się doczekać, aż będę mogła znowu na nich pojeździć. Jedyne co, to będziemy 2 dni przed otwarciem rollercoasteru ekipy, więc trochę sad, ale będę miała do czego wracać. Dzisiaj mam w planach trochę rzeczy organizacyjnych związanych właśnie z wyjazdem. Będzie to dość zabiegany dzień. Ja w ogóle będę nagrywać tygodniowego vloga z całej podróży, pakowania i tak dalej. Więc ja wychodzę z domu, żeby się nie spóźnić na paznokcie i wrócę pewnie do was, jak zacznę się pakować. Są czasem takie dni, kiedy się nie ma czasu na nic i to jest właśnie jeden z tych dni. Dopiero wróciłam do domu, jest 17, załatwiałam coś na mieście, byłam na paznokciach i jestem zakochana w nich, nie umiem ich pokazywać, ale tak, jestem gotowa na wyjazd, jeszcze się muszę spakować. Mam bałagan w pokoju, wszędzie tu mam jakieś rzeczy, walizkę. Mam też w sklepie odebrać paczkę i nie wiem, czy w ogóle zdążę ją pokazać, ale tak, muszę się spakować. Dużo się działo, jestem strasznie zmęczona, ale będzie dobrze, będzie fajnie. Przepraszam za ten bałagan z tyłu, ale zapomniałam powiedzieć, że pakuję się na szybko, bo zaraz znowu gdzieś wychodzę, więc nie zawsze wychodzi nam wszystko idealnie, ale trzeba działać spontanicznie, będzie dobrze. Trzymam się tego, naprawdę jestem zmęczona i po prostu biegam cały czas po domu, ale coś tam przygarnęłam, więc nie jest źle. Spakowałam się w taką walizkę, co prawda jedę tylko na 3 dni i połowa jej jest pusta, ale wolę mieć więcej miejsca niż mniej. Tutaj sobie przygotowałam też jakiś plecak, rzeczy do ubrania. Mnie ogólnie bardzo stresuje takie pakowanie na ostatnią chwilę, jakby zawsze się boję, że czegoś zapomnę, ale myślę, że mam wszystko. Pewnie dzisiaj pójdę wcześniej spać, bo mam o 5 rano pociąg. Hello! Przyjechałyśmy do Krakowa. Zaraz zrobię room tour, bo mamy większe mieszkanie niż ostatnio. Wchodzimy sobie do mieszkanka, mamy lustro. Hello! Fancy łazienka. Tutaj mamy sypialnię, w której jest ciemno i zimno, więc jest super. I kuchnia z salonem, telewizorem i jakimiś 3 randomowymi ludźmi. Mamy też polską kurę. Cute. I tak pewnie chwilę odpoczniemy, ogarniemy się i wyjdziemy. Nie działa nam telewizja, a dzisiaj jest finał Euro i musimy obejrzeć. A nie możesz po prostu odłączyć jego z prądu i włączyć go jeszcze raz? Działa! Yeah! Idziemy na pizzę. Jest strasznie dużo ludzi. Przyszliśmy dokładnie w to samo miejsce, gdzie byłyśmy ostatnio, czyli Pizzatopia. Dawno nie jadłam tak dobrej pizzy jak tutaj, więc jeżeli będziecie w Krakowie albo we Wrocławiu, to polecam, bo serio ta pizza jest. Ja wzięłam margaritę z Ewą, a dziewczyny Eliza i Karolina wzięły tą pizzę z dodatkami, gdzie płacicie tyle samo, a możecie wziąć ile chcecie, więc mega spoko. I jest przepyszna. Potem pewnie osiądziemy gdzieś na lody albo coś wypijemy i będziemy oglądać mecz, bo dzisiaj finał, jak już mówiłam. Nie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale jest strasznie dużo ludzi. Jesteśmy na Alei Gwiazd. Wow!
przepraszam was za to światło i w ogóle za tą spontaniczność vloga, ale chcę po prostu mieć pamiątkę z wakacji. Jeszcze chciałabym tak wspomnieć o tym, jak wygląda tutaj moja dieta, bo też dużo osób się pyta, czy ćwiczę, jak wyjeżdżam, czy coś. Chciałam powiedzieć wam, że nie jem wszystko, co chcę i to w dużej ilości, jakby korzystam po prostu z wakacji jak mogę, więc jakby lepiej korzystać z wakacji, z czasu spędzonych z przyjaciółmi i tak dalej, niż zamartwiać się jedzeniem, bo nie o to w tym chodzi. Ważny jest balans, umiar. 2 dni, 3 dni, jeden wyjazd, nic nie zmieni w naszym życiu. Tak chciałam tylko o tym wspomnieć. Nie wiem, czy powiedziałam to z sensem, ale chciałam się po prostu wygadać. I tyle, idę się kąpać. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Dzisiaj jedziemy do Energylandii. Jest 7:30, więc będziemy się zaraz zbierać na pociąg. Energylandia. Jesteśmy w Energylandii, ale jeszcze nie wszystko jest otwarte, ale oh my god. Na dobry start, myślę, pójdziemy na formułę. Bo w sumie jest teraz tak mało ludzi, że jakby nie ma nigdzie kolejek. They see me rolling, they hate me. Idziemy teraz do Monster House, bo dziewczyny nie przepadają za dużymi rollercoasterami. Zabawa, tylko bardzo pada deszcz. Nie wiem, czy widać kałuże. Ooo, kosmici. Wow. Widać coś? Nie widać. Tego nie polecamy. Bardzo straszne. Ja się bałam, nie krzyczałam głośno i mocno. Tak, słyszałam. Masakra. Jak będziecie tu, to nie przychodzimy tutaj. Bez sensu. Przychodzenie do Energylandii, kiedy jest taka brzydka pogoda, to jest opłacalne, bo nie ma dużo ludzi i nie ma w ogóle kolejek. Jakby my na nic nie czekałyśmy, a byłyśmy już na 3 wielkich rollercoasterach. Pada deszcz i jesteśmy całe mokre. Jakby wszystko jest czynne i tak dalej, ale jesteśmy całe mokre, szczególnie spodnie. Bo jak siadacie na mokre siedzenia, no to wiadomo. Boję się, wiecie? Przestało padać, więc suniemy na Zadrę. Czekam się, na maksa. Nie byłam na niej jeszcze. Czy wiedzieliście, że Zadra jest największą kolejką drewnianą na świecie? To było tak cudowne. Zara. Zadra. 14 lipca miała się otwierać strefa tam, gdzie jest rollercoaster ekipy. My jesteśmy tutaj 12 i otworzyli to przedpremierowo, guys. Wow, rollercoaster ekipy. Okej. Bierni pani. No zgubiłyśmy je, no. A ja mam ich telefony, to chociaż zarobimy coś. So! Patrzcie, Elizy, patrzcie, one tam są! Ja nie myślałam, że ktoś mi odmacha. A wy obie... Poszedłyśmy sobie coś zjeść, wziąłem sobie schabowego, nice. A już jestem tak głodna, jakby nie wyrabiam. Kręcimy się w głowie. Idziemy teraz na Hyperiona. Yeah! Zapiłam go na złe guziki, potem miałam to taki update, źle zapiłam swetę. Ta muzyczka w Energylandii dodaje takiego klimatu. Jesteśmy już na przystanku, wracamy z Energylandii, więc sad. Ewo, co ci się najbardziej podobało? Abyssus. Abyssus? Mi też się najbardziej podobało Abyssus. Ewo, super. Pozdrawiam.
Hello, mamy kolejny dzień. Jak słyszycie może po moim głosie, Energylandia mnie dobiła, moje gardło umiera. Teraz się pakujemy, bo za chwilę musimy opuścić nasze Airbnb. Będziemy jechać na śniadanie. No i jakoś tak po południu wracamy do domu niestety. A wy jak rozkładacie deskę do opracowania? Udało nam się usiąść. Zostały nam tylko klaksony. Jeżeli będziecie kiedyś w Charlotte, to polecam wziąć koszyk śniadaniowy, ten taki klasyczny, z białą czekoladą i konfiturą malinową. To jest najlepsze połączenie, jakie jadłam. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego miejsca na zdjęcie, a jest dużo ludzi, to skręcajcie w randomowe uliczki i fajne miejsce da się znaleźć. Niektóre uliczki w Krakowie bardzo przypominają mi Pragę, szczególnie jak jeździ tramwaj pośrodku ulicy. Mrugnijcie, jeżeli was muszą. W pociągu nie ma klimatyzacji, tak myślę. Pijcie wodę. Gotta love for.